No, tu jest następna pamiątka Black Lives Matter i rozpierdzielania historii amerykańskiej, jakimiś młotkami porozwalali. Na czarno zrobili BLM, no to jest takie, no, kamień, można powiedzieć, kamień prawie że taki cmentarny. To jest ku pamięci Judah Benjamin, także on był głównym sekretarzem wojny, można powiedzieć, i sekretarzem stanu dla rządu Konfederatów. On był gościem Abrahama Waila w kwietniu od 18 do 26 roku w 1865. No i właśnie ten dom był tutaj, także on to odwiedził. Ten monument to był zrobiony dla jego uhonorowania przez świątynię Izrael i przez świątynię Bet El, te żydowskie społeczeństwo w Charlotte. I to było podarunek dla północnej Karoliny jako część siostry i córki Konfederatów w 1948 roku. No, facet był, przyjechał z Europy, prawdopodobnie nie wylądował w Izraelu, był w rządzie Konfederatów. No, dużo było w rządzie Konfederatów, teraz wszyscy mają pretensje, że popierał niewolnictwo, o to wszystko poszło. Starali się usunąć ten kawałek już od dziesiątek lat, ale jednak organizacje i grupy żydowskie uznawały to jako antysemityzm. No a teraz już stanęły równo z Black Lives Matter i powiedziały te środowiska żydowskie, żeby to wypierniczyć. No i wygląda na to, że to są przygotowania do wypierniczenia. Postawili naokoło. Już nie będą tego remontować. Młotkiem poobijali, tak jak nosy w Rzymie i w Grecji, pomnikom i ręce. No i to tak to będzie, tak? Zamazali wszystko. No. To wszystko to, co przeczytałem, to jest właśnie tu. 1948 rok. Młotkiem, tak? Sprawiedliwość młotkiem. No to jest akurat przy tym, gdzie te napisy Black Lives Matter są. Także chyba wybrali to miejsce, pozamykali ulicę, ale chyba wybrali właśnie to miejsce na złość, no bo tam dalej był filmik, gdzie ostatnie spotkanie Konfederatów było. No i to tyle. Ciekawe się dzieje. A tutaj ciekawostka historyczna, najstarsza stacja radiowa w północnej Karolinie w 1922 roku. Nie, radiowa, nie telewizyjna. Muzykę dawali, byli do 1955 roku tutaj, no. Takie opuszczone miasteczko, a teraz jeszcze deszcz zaczął lać, to wszyscy uciekli. Zdrowia.